Lipiec nieodmiennie kojarzy się z wakacjami i urlopami, a w ogrodzie ze zbiorami owoców. W pogodzie to czas upałów, czyli sytuacji stresującej dla większości roślin, nawet tych ciepłolubnych. Dlatego podczas letniego odpoczynku warto mieć to na uwadze, szczególnie jeśli chodzi o potrzeby wodne roślin rosnących w naszych ogrodach. Choć z drugiej strony w lipcu zdarzają się także ulewy, najczęściej pochodzenia burzowego, co przy wysokiej temperaturze sprzyja rozwijaniu się chorób grzybowych. Taka sytuacja znajduje nawet odzwierciedlenie w ludowym przysłowiu. Na początek ogrodniczy kalendarz księżycowy, gdzie są zaznaczone kwadry liścia, owocu i korzenia, czyli szczególnie korzystne dni na siewy, sadzenie i zbiory roślin liściowych, owocujących i korzeniowych. Kwadra uprawy zaś sprzyjać będzie pracom pielęgnacyjnym w ogrodzie, a więc m.in. usuwaniu chwastów, spulchnianiu gleby pomiędzy roślinami, szczególnie po ulewach i przede wszystkim zwalczaniu chorób i szkodników. W sadzie zakończyły się już zbiory truskawek, warto więc ich liście przyciąć na wysokość około 5-7 cm nad ziemią. Termin ścinania liści powinien przypadać około 2-3 tygodnie po zakończeniu zbiorów. Jest to najprostszy sposób na ograniczenie rozwoju chorób i szkodników, bo ze ściętymi liśćmi pozbywamy się źródła chorób, jak i szkodników np. roztocza truskawkowego, żerującego właśnie na liściach truskawek. Po ścięciu liście odrastają zdrowe i bez plam. Dodatkowo usunięcie liści korzystnie wpływa na zwiększenie plonu w przyszłym sezonie. Przy okazji warto też pozbyć się starej ściółki z pomiędzy rzędów truskawek, w której także mogą znajdować się szkodniki. Jeśli nasze truskawki mają już 4 lata, to w lipcu przychodzi czas na zlikwidowanie takiej plantacji. Kończą się także zbiory malin, odmian letnich. Tutaj także od razu warto zadbać o te krzewy i wyciąć tuż przy ziemi stare pędy dwuletnie, czyli te, na których w tym roku były owoce. Usuwamy młode pędy malin wyrastające gdzieś z boku, na przykład na ścieżkach. Pozostałe młode pędy podwiązujemy na przykład do drutów. Warto je także przerzedzić i nadmiar powycinać, ponieważ zbytnie zagęszczenie, a co za tym idzie brak światła, słaby przepływ powietrza i duża wilgotność sprzyja rozwojowi choroby zwanej zamieraniem pędów malin. Od razu po zbiorach można także przyciąć porzeczki. Letnie cięcie jest korzystne, ponieważ zwiększa się dostęp światła do pozostałych gałęzi, rany po cięciu bardzo szybko się goją i zawiązywanie pąków kwiatowych na przyszły sezon jest obfite. Wycinamy więc pędy pokładające się po ziemi oraz pędy najstarsze. W przypadku porzeczek czerwonych usuwamy pędy 5-letnie, można także najmłodsze i jednoroczne pędy skrócić o 1/3, a nawet o połowę, aby się rozgałęziały. Natomiast w przypadku porzeczek czarnych usuwamy pędy 4-letnie. Tutaj najmłodszych pędów nie skracamy. Z drzew jabłoni i grusz usuwamy, wycinamy pojawiające się w środku korony pionowo rosnące jednoroczne pędy, czyli tak zwane wilki. Takie pędy nie dość, że zagęszczają koronę, co zmniejsza ruch powietrza w środku, powodują wolniejsze obsychanie liści po deszczu, co sprzyja rozwojowi chorób grzybowych, to jeszcze dodatkowo zabierają pokarm rozwijającym się owocom. Z kolei na pnie jabłoni i grusz, ale także i śliw zakładamy opaski z papieru falistego. Pod takimi opaskami schronienia szukają gąsienice owocówki jabłkóweczki i śliwkóweczki, odpowiedzialne za robaczywienie owoców. Opaski co kilka dni sprawdzamy, owady pożyteczne uwalniamy, zaś szkodniki niszczymy. Na bieżąco zbieramy także i niszczymy opadające zawiązki owoców, w nich także mogą znajdować się gąsienice owocówek. W warzywniku sezon ogórkowy w pełni. Częstotliwość zbioru ogórków w dużej mierze zależy od pogody. Najczęściej ogórki zbiera się codziennie lub co drugi dzień, ale jeśli jest ciepło i wilgotnie, to zbiory można przeprowadzać nawet 2 razy dziennie. Przede wszystkim nie dopuszczamy, aby ogórki przerosły i zżółkły, bo ogranicza to zawiązywanie i wzrost nowych owoców. Najlepiej ogórki zbierać rano lub w godzinach wieczornych. Po zbiorach owoce umieszczamy w chłodnym miejscu, aby nie zwiędły. W okresie zbiorów zapotrzebowanie ogórków na wodę jest ogromne i dlatego podczas upałów konieczne może być ich podlewanie nawet 2 razy dziennie. Najlepiej używać ogrzanej na słońcu wody, aby rośliny nie doznały szoku termicznego.
Do kiszenia ogórków niezbędny jest czosnek, którego zbiór odmian jesiennych rozpoczyna się także w lipcu. Czosnek najlepiej wykopywać widłami, kiedy łodygi i liście zaczynają żółknąć i zasychać. Najlepiej wykopać kilka sztuk i sprawdzić, czy główka już podzieliła się na ząbki. Zasada jest jednak taka, że lepiej wykopać czosnek trochę wcześniej niż za późno. Często bowiem przy opóźnionym zbiorze główka już w ziemi rozpada się na pojedyncze ząbki i część tych ząbków pozostaje potem w ziemi. Po wykopaniu czosnek się dosusza, aczkolwiek nie należy robić tego w pełnym słońcu, tylko lepiej przenieść czosnek i powiesić w suchym i przewiewnym miejscu jak altana lub szopa. Zaczynają dojrzewać wczesne odmiany pomidorów. Najlepiej jest zbierać owoce w pełni dojrzałe, nie dopuszczając do ich przejrzewania. Kontynuujemy pielęgnację pomidorów. Usuwamy więc dolne, najstarsze liście, aby poprawić przewiew. Usuwamy boczne odrosty, czyli tak zwane wilki, wyrastające w kącikach liści. Podwiązujemy rośliny w miarę ich wzrostu i nie zapominamy o nawożeniu. Na tym etapie rozwoju, kiedy owoce się zawiązują i rosną, ograniczamy zasilanie nawozami azotowymi na rzecz nawozów potasowych. Przede wszystkim jednak dbamy o zdrowotność roślin, bo choroby grzybowe na pomidorach to zmora każdego ogrodnika. Często sprawdzamy więc rośliny, czy na liściach nie pojawiły się niepokojące plamy. Raz w tygodniu stosujemy zapobiegawcze opryski. Wśród naturalnych preparatów można sięgnąć na przykład po drożdże. Z roku na rok coraz większym utrapieniem staje się mączlik warzywny, czyli biała muszka żerująca po spodniej stronie liści warzyw kapustnych. Skuteczne choć na krótko, no i zabiegi trzeba co kilka dni jednak powtarzać, są opryski mydłem ogrodniczym, które działają na mączlika praktycznie natychmiastowo. Ale mączlik to niestety nie jedyny problem, bo już od czerwca na kapustnych pojawia się mszyca kapuściana, a za chwilę zaczną pojawiać się gąsienice bielinka kapustnika. Warto więc rozważyć zakup ochronnej siatki o drobnych oczkach przeciw owadom i taką siatką okryć warzywa kapustne. Część zagonów warzywnych zaczyna już pustoszeć, na przykład po sałacie czy wspomnianym już czosnku. Warto od razu obsiać je roślinami na zielony nawóz albo wysiać inne warzywa, na przykład koper na świeżą zieleninę, fasolkę szparagową, którą siać można jeszcze do połowy lipca, albo posadzić jarmuż. Rozsadę jarmużu sadzimy w dość sporej rozstawie, co około 50 cm, gdyż się silnie rozrasta. Przy takich letnich siewach dbamy, aby rośliny miały stale wilgotno, co ułatwi wschody nasion i przyspieszy przyjęcie się rozsady. W zależności od pogody warzywa będą potrzebowały albo podlewania w czasie upałów i suszy, albo spulchniania gleby po obfitych deszczach czy też ulewach. Podlewać najlepiej z rana lub też wieczorem. Nie zaleca się podlewać w najgorętszej porze dnia, czyli mniej więcej między 10 a 16. Do podlewania najlepiej używać ogrzanej wody. Natomiast zabieg spulchniania gleby wokół roślin jest również istotny, bo wzruszamy zbitą przez deszcz glebę i umożliwiamy w ten sposób dostęp powietrza do korzeni. Wykopane w czerwcu cebule tulipanów warto teraz oczyścić ziemi i posortować. Odrzucamy przede wszystkim cebule chore i pokryte żółto-brunatnymi plamami. Zwróćmy także uwagę, aby nie pomieszać cebul różnych odmian. Cebule tulipanów przechowuje się w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach w temperaturze 20-23 stopni Celsjusza. Odpadają więc piwnice, gdzie może być dla cebul za wilgotno, co mogłoby sprzyjać rozwojowi chorób grzybowych. Lipiec to dobry czas na dzielenie i przesadzanie kosaćców. Najlepiej zrobić to 2-4 tygodnie po ich przekwitnięciu. Do dzielenia najlepiej wybierać rozrośnięte 3-letnie egzemplarze. Kłącza najłatwiej dzielić ostrym nożem. Dodatkowo liście sadzonek skraca się do około 10-15 cm. Kłącza sadzi się dość płytko pod powierzchnią ziemi, a korzenie warto rozłożyć prostopadle. Kosaćce wymagają stanowiska słonecznego i przepuszczalnej gleby. Zbyt wilgotna gleba i zacienienie sprzyjają bowiem rozwojowi chorób grzybowych. Dbamy o regularne podlewanie kwiatów, szczególną uwagę zwracamy na rośliny uprawiane w pojemnikach. Podczas upałów mogą wymagać nawet dwukrotnego podlewania w ciągu dnia. Poza tym rośliny rosnące w skrzynkach, doniczkach, przez ograniczoną powierzchnię wymagają także częstszego nawożenia. Warto więc minimum raz w tygodniu zasilić je nawozami przeznaczonymi dla roślin kwitnących. Przy okazji usuwamy także przekwitłe kwiatostany, np. pelargonii czy petunii.
Letnia upalna pogoda to także trudny czas dla trawnika. Warto podlewać go w tym czasie regularnie, a w czasie upałów warto trawę kosić trochę wyżej niż zazwyczaj, nawet do 8 cm. Zbyt nisko skoszona trawa w okresie niedoboru wody łatwiej ulega przesuszeniu i zwiększa się ryzyko jej potem żółknięcia. A po jeszcze więcej porad, wskazówek, co robić w lipcowym ogrodzie, zapraszam tradycyjnie na mój blog ogrodniczy. Tam też znajduje się taki widoczny w tej chwili kalendarz, który można sobie pobrać i nawet go sobie wydrukować. Link do strony jak zawsze w opisie pod filmem.